Pani Alicja Walczak jest osobą komunikatywną, potrafiącą w sposób jasny przekazywać własne myśli. W relacjach z innymi ludźmi jest uprzejma, pełna umiaru. Wchodząc do grupy nowych osób, jest nieufna. Jako osoba rozważna starannie wybiera osoby, z którymi nawiązuje kontakty. Z reguły są to jednak kontakty powierzchowne. Pani Alicja starannie dobiera przyjaciół, osoby, którym może w pełni zaufać. W działaniu jest zdominowana przez rozum. Planując nowe działania, starannie rozważa wszelkie za i przeciw. Że wszystkie worki nasze leżały tutaj. Nie, bo leżały, bo w momencie, tam leżały. Tutaj leżały, tu. Ale tam też nie, leżały, tam też leżały. Do wyjścia leżały. Leżały. Ewakuacyjnego. Ale to nawet nie, co ty, po co się tak wysilać, jak wziąć i idziesz i przeliczysz, czy macie 25. Ty, jest 23. Realizując zadania, jest konsekwentna. Potrafi wytrwale dążyć do postawionego przed nią celu. Ponieważ zawsze stara się wykonać swoje zadania jak najdokładniej, bywa określana jako osoba nadmiernie ostrożna, czasami jako pedantyczna. 9, 10, 11, jeden za drugim, lewa, lewa, lewa. Od osób, z którymi współpracuje, oczekuje akceptacji jej osoby oraz wsparcia. Pani Alicja ma duże ambicje przywódcze. Lubi być w centrum zainteresowania. Najlepiej by się sprawdziła, realizując działania, w których miałaby okazję współpracy z ludźmi, dla których byłaby osobą znaczącą, mogłaby im doradzać, pomagać, rozwiązywać ich problemy, pod warunkiem, że byłaby akceptowana. Jednak patrzę się często na te jakieś inne wartości, które mamy wewnątrz, a znam wielu ludzi, naprawdę ktoś by ich ocenił, nieatrakcyjnych, a są ludźmi wspaniałymi i tak szczęśliwymi, że wiele osób im zazdrościć.